Bierautów i okolice są takim bardzo spokojnym miejscem. Turyści przyjeżdżają tutaj głównie dla widoków, dla pieszych i rowerowych wędrówek. Po górach, po lasach mamy oznaczonych dużo ścieżek rowerowych, pieszych i do narciarstwa biegowego. Także jak tylko jest ładna pogoda, to mamy bardzo dużo turystów. Zajmuję się rękodziełem w wolnych chwilach, głównie zimą. A latem uwielbiam robić różne przetwory, zwłaszcza z takich zapomnianych, już niestosowanych przepisów, na przykład syropy z kwiatu mniszka, albo z kwiatu bzu czarnego, albo z takich owoców, których nie spotyka się w handlu, z jarzębiny albo z derenia. Otworzyłam niedawno galerię. W galerii wszyscy okoliczni twórcy ludowi mogą zostawiać swoje produkty, a turyści mogą przychodzić właściwie o każdej porze dnia. Jeżeli tylko jestem w domu, to galeria jest otworzona, można oglądać. Galeria, którą prowadzę, mieści się w Starym Gierautowie i nazywa się Na Szlaku.